Witam na moim kanale na YouTubie z tygodnia na tydzień 76, odcinek 13 maja 2019 roku, ale nie piątek, oczywiście poniedziałek. Witam Was wszystkich. Avengersi na Wólce Węglowej. Jest to daleko posunięta przenośnia, ale skąd w ogóle Avengersi? Po pierwsze dlatego, że ten odcinek miał być na swój sposób związany z kulturą i już miałem pewien pomysł. Nie wiem, czy nie pociągnę go w ogóle w osobnym odcinku. Takie porównanie dwóch książek związanych z Dalekim Wschodem. Minioną niedzielę moja żona wyciągnęła mnie na Avengersów Endgame. No cóż, wyraźnie powiedziałem, że idzie na ten film na jej własną odpowiedzialność. Nie jest miłośniczką tego typu filmów, a jednak poszliśmy. 3 godziny, 2 minuty filmu, niezłego filmu, pełnego humoru. Ja co by tu zrobić, żeby nie spoilerować tak naprawdę? No zacznijmy od cytatu tego odcinka. Wybrnę w ten sposób na tę chwilę. No bo czy jesteśmy zespołem? Nie, mieszanką wybuchową, niosącą chaos. Bruce Banner, Hulk. No, Hulka znają, taki zielony, duży. No, pewnie na długo nie ucieknę, ale spoilerować wam nie będę. Taki happy end ze smaczkiem gorzkim. Ale gdyby był inny, wyłącznie pełny happy end, to nie byłoby to. Jednak tutaj scenarzyści i reżyserowie dobrze zadbali o to, żeby ten film faktycznie był klamrą zamykającą tę jakby serię, rodzinę filmów, przygód tych bohaterów. Coś w tym jest naprawdę niezłe moim zdaniem. A jakże prawdziwy jest Thor. Myślę, że my, jak Thor, bywamy takimi Avengersami jak Thor w tym filmie. Więcej nie powiem, nie zdradzę absolutnie żadnych szczegółów, bo to trzeba zobaczyć. Ten pierwszy raz robi swoje. No i Hulk. Bardzo fajny pomysł. Naprawdę ogromne plusy. No i jest dobre. Jest dobrze, jest też napięcie w tym filmie, co jest ważne. Wyraźne, silne napięcie. Dobrze jest ten film zbudowany. Jeżeli taki film lubicie, czy kojarzycie, bywaliście, ale jeszcze nie mieliście czasu, spróbujcie pójść, może jeszcze gdzieś jest grany. Film ponoć bije niezłe, w box office'ach niezłe jakby zdobywa lokaty, no i nieźle finansowo jakby przynosi korzyści dla twórców. Ciekawi mnie w ogóle, czy studio, Marvel Studio będzie cokolwiek kontynuowało. No mieliśmy Kapitana Marvela, pojawiła się raz bohaterka, że tak powiem, ale czy będzie to w jakikolwiek sposób to kontynuowane? No mogę zrozumieć, że na przykład aktorzy się znudzili, tak? No bo gdziekolwiek zobaczymy aktora grającego Tony Starka, to będzie Tony Stark najprawdopodobniej niezależnie. Chociaż on ma tam jeszcze jakieś takie role, które jest kojarzone, ale bardzo wiele osób po takich rolach może być kojarzonych z tak zwanym syndrom jednej roli. Mark Hamill na przykład, prawda? Czy wielu innych aktorów również jest kojarzonych, chociaż mogą być wspaniałymi aktorami, jednak są na swój sposób zaszufladkowani. No ciekawe, co zrobi Marvel Studio. Tu pewnie trzeba byłoby posłuchać innych, dużo bardziej wiedzących, że tak powiem, zainteresowanych, siedzących w tym, mających dostęp do wiedzy, informacji, zafascynowanych, siedzących kinem i wytwórcami, w kinie i wytwórcami. Także to jest jakby coś, czego nie wiem, ale mnie ciekawi. Z takiego chociażby marketingowego punktu widzenia. No i brakuje mi opowieści, bo to była opowieść. A przyznam wam się, że jakby ten pomysł na kulturalny odcinek się wziął stąd, że zabrakło mi opowieści. Czasami opowieści zapewnia mi Remigiusz Maciaszek w ramach jakiegoś tam swojego gameplayu, kiedy opowiada coś. To jest taki, może, no, to jest o tyle, że taki jest uzupełniacz. Ale jakiś czas temu naprawdę zbrakło mi opowieści. Porządnej opowieści, jakiejś historii. Z czymś, nie pędzącej na łeb, na szyję do przodu, ale z czymś. Tym okazała się książka Joanny Bator, Purezento. Gra w niej kot. Jest Japonia. Jest naprawianie stłuczonych rzeczy. Dla mnie Kiedyś pierwszą książkę Janny Batal, jaką przeczytałem, to Japoński wachlarz. Dla mnie fajne pokazanie pewnej Japonii, pewnych niuansów kulturowych z pewnym humorem. Problem w tym, że nie byłem w Japonii, więc trudno jest mi jakby odnieść się do tego osobiście. Ale to było jakby z punktu widzenia osoby patrzącej na Japonię, właśnie z punktu widzenia kultury, jako etnografa, nie natomiast jakby beletrystyka. Natomiast tutaj mamy do czynienia z fajną, piękną beletrystyką, ciekawą historią. Również jest tu emocje, miłość, uczucia, przepracowywanie własnych, że tak powiem, problemów w bardzo ciekawym, fajnym kontekście. Nie zdziwiłbym się, gdyby ta pierwsza japońska powieść Joanny Bator miała kontynuację. Mam nadzieję, bo coś w tej jest takiej książce, aczkolwiek jako taka komplementarna całość sprawdza się rewelacyjnie. No, kultura. Miało być o tym, a dlaczego w ogóle wrócę do tych, Avengersów na Wólce Węglowej? Bo tak sobie uświadomiłem, że takich ile razy sobie sami wyobrażamy, że jesteśmy bohaterami, że mamy supermoce. Dobra, nie musicie podnosić rąk, nie musicie pisać w komentarzach, nie musicie pozwolić uśmieszkach. Dajcie łapkę w górę, im więcej, tym powiedzmy bardziej przyjmijmy to, że tym razem nie jest to do końca polubienie filmu, aczkolwiek bym na tym skorzystał, ale możecie coś, no, albo napiszcie tak, że tak, wyobrażamy sobie czasami, że jesteśmy jakby bohaterami, a który z Avengersów wam najbardziej odpowiada? Czekam na wasze komentarze, to jest tak, no tak, dla przyjemności, że tak powiem, ciekawe. Ja mam rozterkę oczywiście, po szczególnie ostatnich Avengersach mam ogromną rozterkę. Dlaczego na Wólce Węglowej jeszcze raz? No bo każdy z nas jest tak naprawdę jakimś bohaterem. I wiąże mi się to, o dziwo, mam ciekawą korelację, to znaczy związało mi się to po prostu z radością. Związało mi się to z radością, mikroradościami codziennego funkcjonowania. Robienia takich rzeczy, które na przykład czasami się nie chciało, które lekceważyłem, a nawet nie dostrzegałem. Ludzie dzielą się na, jak to mawiał pewien mój znajomy, na lokomotywy i wagony. Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach być lokomotywą z odpowiedzialnym maszynistą. Pełnym empatii, kompetentnym, słuchającym, wyrozumiałym, mądrym. To oczywiście, jako ja dodam, mądrość z wiedzą niekoniecznie chodzi w parze, a nawet bardzo rzadko chodzi w parze. Niewielu jest takich ludzi, którzy są lokomotywami, ale tak naprawdę można być, jak ja to żartuję, drezyną, ale mimo wszystko poruszać się do przodu. Robić rzeczy, wspomagać innym, dostrzegać pewne kwestie. Zobaczycie wówczas, że zaczniecie dostrzegać wewnętrzną radość, że coś się udało. Jest coś zrobione, skończone, zamknięte, pomogłem, schowałem odkurzacz. Zrobiłem herbatę, ugotowałem obiad, pomalowałem ścianę, naprawiłem drzwi. Coś, z czym często jakby zwlekamy. Udało mi się przeczytać książkę. To na przykład jest coś, co jest dla samych nas tutaj wewnętrznie, tak? No, trudno mi było znaleźć jakby w tej chwili czas, żeby tą książkę przeczytać. Ja kupiłem ją nie tak dawno, ale wcale nie tak niedawno. Przeleżała sobie na półce i mam ogromne takie skojarzenie zupełnie z inną książką, ale to muszę po pierwsze ją znaleźć. I wówczas jakby odniosę się do tych dwóch książek, bo one odgrywają jakby, mają pewne cechy wspólne, a z drugiej strony trudno jest mi je ze sobą tak do końca połączyć. To są książki, tamta książka, no nieważne w tej chwili. Szczególnie zacząłem dostrzegać taką poprawę jakby zadowolenia z radości tego, co jest, nawet jeżeli jest niedoskonałe. W Wielkim Poście, ale nie było to w żaden sposób zamierzone. Ten Wielki Post nie miał żadnych celów, oprócz mogę zażartować, nie powinno się, ale chcę schudnąć, tak? U mnie masa jest niedobra, bo wiąże się powiedzmy z nadciśnieniem, ale więc warto nie być takim, mieć inne BMI, bardziej korzystne co najmniej. Ale pewne takie rzeczy zaczęły się zmieniać. Postrzeganie pewnego świata, podejmowanie pewnych działań. I przyznam się, że zupełnie niechcąco książka Joanny Bator, w której jest naprawianie stłuczonych rzeczy, taka sztuka japońska, w której ludzie zajmują się naprawianiem stłuczonej ceramiki z odpowiednim klejem, z dodatkiem złota i jakby dążenie jest do tego, że choć było coś zniszczone, zostało naprawione i dalej jest piękne. To jest też jakby taka praca nad sobą, tak żeby przepracować własne, odkryć własne problemy, własny ból, przepracować go, własne potłuczenia, że tak mógłbym powiedzieć. Fajna naprawdę książka, rewelacyjna pod tym kątem, bo jakby sięgnąłem po nią i ona okazała się jakby zupełnie uzupełniać to, co się dzieje w moim życiu. Naprawdę super. To pod tym względem jest rewelacyjne. No, przy tym wszystkim oczywiście Avengersi jako Endgame okazali się rozrywką, że tak powiem, odbiorem w cudzysłowie zbędnych bitów, informacji z ekranu, ale fajną rozrywką, że tak powiem. 3 godziny fajnej rozrywki. Ale w sumie coś w tym jest, że można być bohaterem we własnym domu. A jeszcze jak się na przykład udziela lokalnie, w samorządzie lokalnym, w jakichś organizacjach charytatywnych, czy na przykład współorganizuje się nawet jakieś przedsięwzięcia dla innych, dla mieszkańców, dla nie tylko mieszkańców, to jest się takim Avengersem, dlatego że po pierwsze się chce i podejmuje się działania, nie jest się biernym, idzie się do przodu. A to cechowało przede wszystkim Avengersów. Oni mieli swoje moce, ale przede wszystkim gdzieś pomimo swoich problemów, ułomności, niechęci. Pamiętacie, kiedy Hulk powiedział nie? Jednak działali i parli do przodu, nie byli bierni. I to jest tak naprawdę bardzo ważne, nie być biernym. Iść do przodu, działać, no, ale w tym wszystkim też oczywiście trzeba znaleźć czas na odpoczynek i regenerację, bo inaczej po prostu padniemy. Historia, nie może zabraknąć historii tego odcinka. Ona jest jakby, powiem wam, w tym subiektywny oczywiście wybór nie był duży. Przyznam wam się, niewiele rzeczy zahaczyło mnie, a jedna wręcz niechcąc, ale do rzeczy. Imieniny 13 maja obchodzą Agnieszka, Aaron, Ciechosław, Cieszmir, Dobiesław, Dobiesława, Gemma, Gerard, Gerarda, Gliceria, Jan, Magdalena, Maria, Mucjusz, Natal, Robert, Roberta i Serwacy. Wszystkim solenizantom szczerze życzę wszystkiego najlepszego, aby ten tydzień był dobry. Cieszmy się, bo pada. A tego deszczu w Polsce brakuje, jest susza i nie ma co o tym udawać, że jej nie ma. Dobrze, że pada. Szkoda, że jest chłodno, ale no dobrze, że pada. Lepiej, że pada. 1873 opatentowano uchwyt lampki do maszyny do szycia. I powiedzcie mi, czy to ma sens opatentowywanie takich rzeczy? Dziś oczywiście mamy dwa różne spojrzenia Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Europy, Unii Europejskiej na tym, czym jest patent. Bo wiecie, taka idea, że jak jest tekst podkreślony i na kolor niebieski, jak się kliknie, to jest w internecie przesyłane gdzieś, też jest opatentowane w Stanach Zjednoczonych. To moim zdaniem przekracza zdrowy rozsądek i nie jest zasadne, stąd jakby mi się to skojarzyło, czyli w 1873, pewnie w tamtym czasie było to rewolucyjne na swój sposób. Dziś pewnie to i tak ten patent nie jest nieważny, ale mimo wszystko idea jest zachowana. 1969 Ryszard Szurkowski wygrał swój pierwszy w karierze etap Wyścigu Pokoju. Warszawa, Łódź. Ja pamiętam, jeżeli chodzi o Wyścig Pokoju, to żeśmy grali Wyścig Pokoju w kapsle, kreda, chodnik asfaltowy, wyrysowana trasa i żeśmy grali. Pamiętam, jak się stało po listę startową Wyścigu Pokoju, która była publikowana w Trybunie Ludu, stało się w długiej, ogromnej kolejce do kiosku Ruchu. Pamiętam to jeszcze. Pamiętam, jak mojego kolegę, no ale też, no trochę takich przygód z tamtych czasów było. Rok 1977 w katastrofie polskiego samolotu transportowego AN-12 w Bejrucie zginęła cała 9-osobowa załoga. Ciekawa historia. Dlaczego w ogóle na to zwróciłem uwagę? Dlatego, że niedawno udało mi się przeczytać artykuł w jednym z grup związanych z lotnictwem na Facebooku dotyczący właśnie tej katastrofy. Samolot latał, jak się okazuje, w barwach lotu, ale bynajmniej nie był samolotem lotowskim. Służył do przewozu kontrabandy do Polski i z Polski m.in. broni do Libanu. Najprawdopodobniej, bo nie wyjaśniono tej katastrofy do końca, został zestrzelony. Jest taka hipoteza, czy teza postawiona, nie została ona zweryfikowana. Warunki nie były najgorsze, piloci nie byli tam pierwszy raz. Być może został zestrzelony. Niedawno dopiero jakby tutaj też powstała jakaś chyba inicjatywa upamiętnienia ich bardziej, no bo to jednak 9 osób wówczas zginęło, załogi konwojenci. Ciekawa w ogóle historia, taka, no bo dziś jakby z punktu widzenia gospodarczego, no możemy oczywiście... Sprzedaż broni, przemysł zbrojeniowy jest bardzo kontrowersyjną kwestią, tak w rozumieniu w ogóle życia ludzkiego i życia w ogóle, ale jest przemysłem, który odgrywa ważną rolę dla wielu państw. U nas jakby no, możemy to dyskutować i od strony jakby technologicznej, zasłyszanej. Mogę oczywiście na ten temat dyskutować i trudno jest powiedzieć, że jest dobrze, bo to też automatycznie wiąże się jakby z armią i za chwilę będzie tutaj pod filmem komentarz 2000 w cudzysłowie osób, specjalistów od tego, jak powinno być w armii. Ja mam swoje teorie, ale to znowu jakby nie będę... Lubię bardzo słuchać pewnego kanału, gdzie jest wojsko. To jest dla mnie bardzo wymierne informacje na temat armii polskiej. Rok 1981 na Placu św. Piotra w Rzymie doszło do, na szczęście, nieudanego zamachu na życie Jana Pawła II, do którego strzelał podówczas 23-letni Turek Mehmet Ali Agca. Drodzy Avengersi, szczególnie maturzyści kontynuujący dalsze egzaminy, życzę Wam oczywiście, żeby się udały, bo teraz po częściach pisemnych przychodzi czas i przyszedł już czas na części ustne. Życzę Wam, żeby one przebiegły jak najlepiej dla Was. Żebyście zdali. A potem Wam będę życzył, po maturze już, żeby Wasze wybory dotyczące studiów czy kierunków studiów, jeżeli się zdecydujecie, okazały się trafne. Udanego tygodnia. Jeżeli to z tygodnia na tydzień Wam się spodobało, proszę oczywiście łapkę w górę. Szczególnie od wszystkich Avengersów. Bohaterów własnego domu, miłośników serii dotyczącej Avengersów i bohaterów Marvela. Pamiętaj o możliwości subskrypcji mojego kanału, pamiętaj o dzwoneczku tam, żeby otrzymać powiadomienia o filmach na moim kanale. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, heja!